kurde. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani bracia i siostry. Witam serdecznie z Rożnawy, z mojej diecezji w Słowacji. Dzisiaj 11 września, ten dzień, kiedy wspominamy przede wszystkim tę wielką tragedię, która wydarzyła się przed laty, atak w Stanach Zjednoczonych. Prawie 3000 ludzi zginęło, więc polecamy ich szczególnie dzisiaj naszej modlitwie, ale jak mogliście zauważyć, przedwczoraj, będąc w Rawennie, w Italii, tam również spotkanie modlitewne. Razem uwielbiliśmy Pana Jezusa z całą grupą. Trzeba było się szybko przemieścić do Słowacji, z Italii do Słowacji, i już teraz jestem w Rożnawie. W Rożnawie, aby właśnie jutro wziąć udział z całą właśnie diecezją, ponieważ ksiądz biskup Stanisław Stolarik, biskup rożnawski, zresztą mieszkający tutaj w biskupstwie, jutro będzie przewodniczył, ksiądz biskup będzie przewodniczył w katedrze, którą tu widzimy za mną, mszy świętej. Msza święta będzie jutro o godzinie 10:00. Zaproszeni są wszyscy kapłani, cała diecezja, ponieważ jest to dzień kapłański. Zresztą każdej środy ksiądz biskup postanowił, aby każda środa była takim dniem wspólnotowym dla kapłanów, aby była ta wspólna modlitwa, a jutrzejszy dzień szczególnie, ponieważ rozpoczyna on dwudniowe uroczystości związane ze wspomnieniem tego wielkiego wydarzenia dla diecezji, myślę, że największego albo jednego z największych wydarzeń dla tej diecezji, tutaj małej diecezji w Rożnawie, a mianowicie wizyta świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II, przypomnę, przybył tu 15 lat temu, w 2003 roku. Brałem udział w tej pielgrzymce, pomagałem również tutaj dla diecezji w jej organizacji. Wtedy biskupem był ksiądz biskup Edward Kojnok, świętej pamięci. Pamiętajmy o nim w modlitwie. Pamiętam te przygotowania, a później przylot. Oczywiście brałem udział w Volopapale, w tej pielgrzymce, razem z dziennikarzami. No, starałem się też, jak mogłem, przygotować tutaj biuro prasowe dla wszystkich, którzy przybyli na tę pielgrzymkę. Wspominam ten dzień, muszę powiedzieć, z wielką radością, ponieważ no, naprawdę było to wielkie wydarzenie i wtedy przybyło tutaj do Rożnawy bardzo wielu Polaków. Mogę wam powiedzieć, że wśród tych Polaków był również i wójt z gminy Gdów, do której należy Niegowić, gdzie oczywiście to moja gmina, przybył również wójt, składał wtedy Ojcu Świętemu w darach ofiarnych piękny obraz. Już nie pamiętam, co przedstawiał, ale niedawno właśnie wspominaliśmy również wtedy to spotkanie tu ze świętym Janem Pawłem II. Ojciec Święty przybył z Koszyc. O godzinie 11:00 został powitany tutaj na takich błoniach, można by powiedzieć, w Rożnawie, poza miastem. Ten teren bardzo taki otwarty. Dzisiaj tam jest zaznaczone to miejsce, gdzie odbyła się msza święta. Jan Paweł II przybył. Został, jak mówiłem, najpierw powitany, a później była msza święta. Była to sobota, godzina 11:30 rozpoczęła się Eucharystia i była piękna pogoda. Po mszy świętej papież przejechał ulicami tutaj miasta i przybył tutaj do biskupstwa, tutaj do, na obiad, spożył obiad z biskupami, kardynałami. Było to spotkanie i dlatego biskup Stanisław Stolarik, no jak mówi, ja jestem bardzo związany z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, mówi, to przecież i też jego czas papież, i dlatego
tak bardzo zależy mu i zależało, aby tę uroczystość tutaj w Rożnawie przygotować jak najpiękniej. Jutro ta uroczystość będzie, to pierwszy dzień, jak mówię, w katedrze, natomiast 13 pojutrze po południu udadzą się wszyscy w to miejsce, gdzie była msza święta, gdzie Ojciec Święty celebrował. Tam też będzie wspólny różaniec, będzie msza święta, której również będzie przewodniczył ksiądz biskup. Jeżeli ktoś z Polaków byłby gdzieś w pobliżu, zapraszam bardzo serdecznie w imieniu księdza biskupa, w imieniu całej diecezji, tu mogę powiedzieć mojej diecezji, jeżeli przecież to blisko z Popradu, zaledwie 70 kilometrów, aby wziąć udział w tych uroczystościach, to byłoby też takie piękne świadectwo. Tutaj się zrodził taki most, mogę powiedzieć, jedności pomiędzy Słowacją i Polakami, bo to spotkanie rzeczywiście było takie bardzo polsko-słowacki, można powiedzieć, bo przybyli wszyscy, wielu przybyło z Polski na tę uroczystość. Moi drodzy, więc to ta modlitwa jutrzejsza ma też bardzo ważny wymiar, ponieważ ksiądz biskup Stanisław pomyślał również o tym, aby ofiarować dla wszystkich świątyń, dla wszystkich właśnie parafii i kaplic na terenie diecezji Rożnawa, aby ofiarować właśnie kopię wizerunku Matki Bożej Rożnawskiej. Jak ona znajduje się, ten obraz znajduje się, zresztą pokażemy na naszym portalu, jeszcze będziecie mogli zobaczyć jutro zapewne wizerunek, to jest kopia wizerunku przywieziona z Rzymu, kopia tego wizerunku Matki Bożej Santa Maria Maggiore Solus Populi Romanum. Ale więc tutaj, kiedy w XVIII wieku Rożnawa była pogrążona właśnie w wielką zarazą, wtedy właśnie umierało bardzo wielu ludzi, chodzono z tym obrazem wokół tego miasta i zaraza odstąpiła. Cudowne właśnie otrzymanie tej łaski, ten kult Matki Bożej ksiądz biskup chce jeszcze bardziej poszerzyć, dzisiaj jakoś rozwinąć, dlatego będzie też i szczególne zawierzenie Matce Bożej tutaj rożnawskiej, jak ją nazywają, i otrzymają to wszystkie parafie. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam, no i oczywiście chcę również i wszystkich zapewnić o mojej modlitwie tutaj w dniu jutrzejszym w katedrze w Rożnawie razem z księdzem biskupem, razem z wszystkimi, którzy wezmą udział w tej pięknej uroczystości. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia jutro. Jutro będzie specjalny materiał z tych uroczystości. Będziecie mogli zobaczyć na naszym portalu. Już zapraszam, bo mimo że muszę powiedzieć, no cieszę się, bo to moja diecezja, że w tym miejscu takie wydarzenie. Musimy się cieszyć. Tam, gdzie wspomina się świętego Jana Pawła II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.